W dzisiejszym odcinku z cyklu Dom pełen kwiatów będzie mowa o skrętnikach. Zapraszam! Skrętnik, inaczej Streptocarpus, pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych Afryki Południowej. Ma dość duże, owalne liście, które zdają się nie pasować do lejkowatych, wręcz storczykowatych kwiatów osadzonych na długich pędach. Kwiaty te mogą mieć różne kolory – biały, różowy, czerwony, fioletowy lub niebieski, a liście przypominają nieco liście pierwiosnków. Rośliny te dorastają mniej więcej do 30 cm wysokości i rozrastają się do 45 cm rozpiętości. Jeszcze niedawno skrętnik był okazem o drobnych, niepozornych liliowych kwiatach. Dziś dzięki pracy hodowców dostępnych jest w sklepach wiele odmian. Dwie z nich trafiły do mojej kolekcji domowych roślin. Czytając poradniki dotyczące pielęgnacji skrętników, można się pogubić. Dlaczego? To przykład. Roślina ta potrzebuje sporo światła do kwitnienia, ale najlepiej rośnie w półcieniu. Preferuje miejsca przewiewne, ale nie w przeciągu. Lubi powietrze wilgotne, ale nie lubi zraszania. I jak temu wszystkiemu zaradzić? Skrętnika można postawić bezpośrednio przy oknie od strony północnej lub wschodniej. Będzie wtedy dość dobrze oświetlony światłem rozproszonym. Gdyby stał od strony południowej, promienie słoneczne padające bezpośrednio na roślinę mogłyby spowodować żółknięcie liści i zasychanie ich brzegów. W zupełnym cieniu roślina ta zazwyczaj przestaje rosnąć i kwitnąć. Skrętnik dobrze rośnie w temperaturze pokojowej, nie lubi wahań temperatury. Uważajmy więc na roślinę w czasie wietrzenia pokoju. Zimą temperatura w pomieszczeniu ze skrętnikiem może spaść do 15 stopni Celsjusza. Żeby zapewnić tej roślinie wilgotną atmosferę bez zraszania, można ustawić ją na przykład na podstawce z wilgotnymi kamieniami. Ważne, żeby dno doniczki nie było stale zanurzone we wodzie. Warto też wiedzieć, że skrętniki nie lubią wyziewów z urządzeń gazowych ani dymu tytoniowego. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych musimy uważać nie tylko na delikatne kwiaty, ale również na liście. Są one bardzo kruche. A że jak już wspomniałam, roślina ta nie lubi zraszania, czyszczenie skórzu najlepiej przeprowadzić za pomocą pędzelka. Liści skrętnika nie można też nabłyszczać. Podlewać należy go dość często, latem nawet 2-3 razy w tygodniu, ale podłoże między podlewaniami powinno lekko przeschnąć i sama roślina nie może stać w wodzie, bo łatwo gnije. Z tego też powodu ziemia, w której uprawiany jest skrętnik, powinna być przepuszczalna. Może być torfowa lub też kwiatowa czy ogrodowa o dużej zawartości włóknistego torfu lub gruboziarnistego piasku. Pamiętajmy, by podczas podlewania nie moczyć liści. Roślina ta nie potrzebuje obfitego nawożenia. Mniej więcej raz na miesiąc lub raz na 2 tygodnie można ją zasilić połową dawki nawozu do roślin kwitnących. Skrętnik tworzy kwiaty stopniowo, od późnej wiosny przez całe lato. Nazwa tej rośliny nawiązuje do właściwości dojrzewających owoców. W miarę upływu czasu zaczynają one przypominać skręcone spirale, które po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości nagle pękają i prostują się jak sprężyna, a nasiona zostają wyrzucone na znaczną odległość. W naturze można zaobserwować skrętniki rosnące w szczelinach skalistych zboczy i wśród kamieni. Stąd tak wyjątkowe są warunki uprawy, jakie preferują. Niektórzy traktują skrętnika jako roślinę jednoroczną, a tymczasem może żyć on długo, z tym, że po 2-3 latach traci urodę. Dlatego zaleca się go rozmnożyć, by pozyskać młode rośliny, które będą pięknie kwitły. Jak to zrobić, opowiem już w innym odcinku z cyklu Dom pełen kwiatów. Zapraszam do oglądania!